still be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. Cześć, witajcie. Jest dzisiaj czwartek, 20 czerwca. I ja witam się z wami z Helsinek. Przyjechaliśmy do Helsinek rano. Dzisiaj moi rodzice przelatują do Finlandii po raz pierwszy, więc jesteśmy trochę zestresowani. Ja jestem teraz sama i wylądowałam w ogrodzie botanicznym, gdzie będę się bujać przez jakieś 3 godziny, ponieważ Kai miał dzisiaj jechać do Helsinek, tak czy siak ma jakieś spotkanie z pracy. No a ja, żeby nie jechać potem sama jakimś autobusem albo pociągiem, pojechałam z nim rano, pobujam się po mieście, ale myślę, że tutaj mogę zostać, bo jest pięknie, już widzę, dopiero weszłam. Nie wiem w ogóle, czy od dobrej strony weszłam, czy to jest tak właściwe, to właściwe miejsce, ale myślę, że mogę się gdzieś tutaj w okolicy pobujać i potem się spotkamy i pojedziemy na lotnisko ich odebrać. Powiem wam, że trochę się stresuję, ponieważ to jest pierwszy raz rodziców w Finlandii. Jutro w ogóle mamy w planach jechać do Hämeenlinny, gdzie poznają się z rodzicami Kaja, ponieważ jeszcze się nie znają. Więc będzie śmiesznie, szczególnie, że moi rodzice mówią tylko po polsku i będę ich tłumaczem. Niby stolica, wylądowałam w szczerym polu, nie wiem gdzie iść, muszę zaraz zerknąć na telefon, na mapę, więc rozłączam się i łączymy się za momencik. A może to już to? Poszłam przed chwilą chyba w drugą stronę, wylądowałam w jakimś lesie. Kurna, stolica! To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. No dobra, po wielu, nie tak wielu, nie było tak źle. Poszłam po prostu w inną stronę, wysiadając z samochodu, ale trafiłam w końcu do tego ogrodu i jest przepięknie. Bilety kosztują dla dorosłych 7 euro. Jest zniżka dla dzieci do 17 roku życia i jeszcze dla studentów. Tam cena oscyluje w wysokości kilku euro. No i co? Jestem. Baby, dance the night away. I'll kick my shoes up if I want. Taką fajną miejscówkę znalazłam, aż miło, bo z takim widoczkiem. Show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Mam dużo czasu, więc trochę sobie odpoczęłam na tej ławce, poczytałam książki i czytam taką książkę właśnie o emigrantach, ze szczególnym naciskiem na emigrantów w Wielkiej Brytanii. Ale powiem wam, że to tak można odnieść do innych też krajów. I emigranci mają taką cechę wspólną, nieważne gdzie przebywają, że wtrącają słówka z danego języka, którym się posługują, w język polski. I bardzo często też odmieniają obce słówka według zasad gramatyki polskiej. Co dla osób, które mieszkają w Polsce i osób trzecich po prostu, które mogą słuchać takiej rozmowy,
no to wszystko może się wydawać trochę dziwne. I niektórzy mogą to odebrać jako, nie wiem, pewnego rodzaju szpan, że ojej, ja tyle za granicą mieszkam, więc już języka zapomniałam w gębie swojego ojczystego, a posługuję się obcym, bo to tak cool brzmi. Powiem wam, że tak samo jak w tej książce pisało, ja się z tym bardzo zgadzam, to tak nie idzie. Może w kilku przypadkach też pan, bo wiadomo, że jak ktoś jest za granicą 2 tygodnie i zaczyna mu się mylić, no to coś tutaj jest nie tak. Ale mówię tutaj oczywiście o dłuższym pobycie za granicą. Faktycznie jest tak, że można wplątywać różne obce słówka, ale prawda jest taka, że robi się to nieświadomie. A teraz chyba nic nie widzicie. No takie są warunki nagrywania. Robi się to całkiem nieświadomie. I to wszystko dzieje się w związku z tym, że my chcemy po prostu jakoś tą naszą konwersację uprościć i mówimy tak, jak normalnie się posługujemy w środowisku, czy to anglojęzycznym, czy fińskojęzycznym, czy w jakimkolwiek innym. Tak jak płyną nasze myśli w głowie, tak potem mówimy, bo wiadomo, że w czasie rozmowy nie kontrolujesz tak bardzo tego, co mówisz. Tak jak ja często odpływam, mówiąc wam o czymś we vlogach, jak możecie często zauważyć pewnie. No ale w każdym razie te myśli i słowa też wypływają i się wplątują różne takie niuansiki śmieszne, bo one brzmią śmiesznie, ale no, to się dzieje nieświadomie. Ja też mam w pracy drugą Polkę i jak rozmawiamy ze sobą, to czasami w ogóle przeskakujemy na angielski, ale też prawda jest taka, że wtrącamy dużo anglojęzycznych słówek, bo no, angielski to jest nasz główny język w pracy. I to jest takie dziwne. Ja też Kajowi często wplątuję słówka fińskie. Także my w ogóle często nas ludzie pytają z Kajem, w jakim języku my posługujemy się w domu. A ja wtedy mówię, że my już po tych 6 latach bycia razem, no to prawda jest taka, że my stworzyliśmy taką mieszankę swoją własną fińskiego, angielskiego i polskiego, że naprawdę jakby trzecia osoba przysłuchiwała się naszej rozmowie, to by się mogła zdziwić. Ale tak, odpłynęłam, a tutaj sobie chodzę. Co prawda to jest tak, jakbym chodziła w jakimś egzotycznym lesie. Mało roślin jeszcze, mało roślin kwitnie, ale jest pięknie. Jest fajnie, że można w mieście znaleźć takie właśnie ogrody roślinne z całego świata i tak się zrelaksować. Nie! Ale że dąb? Patrzcie, ile tego. To jest jakiś rodzaj czegoś tam azjatyckiego. Ale to chyba nie z tego drzewa, tylko z tych tutaj. Pełno tego na ziemi. I nie, to nie wygląda jak śnieg, to bardziej w rzeczywistości wygląda jak pleśń. Wiecie co, nie często bywam w Helsinkach, ale za każdym razem, kiedy tutaj byłam, to zauważyłam, że bardzo często w mieście są takie właśnie skałki, jak za mną teraz widzicie. A w Tampere taki widok nie jest jakoś szczególnie częsty. Przy Pyniki widziałam, są takie fajne skałki w lesie, ale tak, żeby, wiecie, w mieście nagle wyrastała taka skałka, to nie.
stolica. Ale fajna ściana. Imponujące, naprawdę. Słuchajcie, jaki czad. Jestem właśnie w części z roślinami tak zwanymi użytkowymi. Tutaj rosną maliny, tam rosną agresty i w ogóle się czuję tak, jakbym była w Polsce, w ogrodzie moich rodziców, gdzie było to wszystko. Nie wiem, czy powiedziałam, że tam jeszcze drzewa śliwkowe są, jabłonie, wszystko tutaj jest po prostu, aż mi się zrobiło, nie wiem, jakoś tak sentymentalnie. I w ogóle jestem dzisiaj w takim nastroju troszeczkę galaretowatym od środka, że tak to określę. I boję się trochę, że jak pojedziemy, a ja w sumie nie muszę tędy iść. Trochę się boję, że jak będziemy na tym lotnisku i zobaczę rodziców wychodzących, to się rozryczę jak debil. Jak debil. Przepraszam za to określenie, za to porównanie, ale no nie wiem, ja chyba mam faktycznie to, chyba jestem faktycznie tym WWO. Bo taka sytuacja, ja po prostu normalnie już jak mówię teraz o tym do was, to już po prostu mnie coś ściska w gardle. O, patrzcie, jak pięknie. Normalnie jakbym w sadzie była u nas. U nich. To już nie u nas chyba. Ale cudnie po prostu. I pogoda jest wymarzona, w ogóle zero chmurek na niebie. Więc jak będą lecieć, to mam nadzieję, że nie będzie turbulencji, żeby tam spokojnie ten lot im przeszedł. I winogrona też, u nas są winogrona. Znaczy u rodziców. Ale się to pieprzy człowiekowi w głowie, człowiekowi się pieprzy w głowie, jak się człowiek wyprowadzi z domu rodzinnego. Potem takie dziwne plątanie się języka u was, u nas, coś tam w domu, którym nie wiadomo o co chodzi. O, i wierzby. Wierzby też mamy. Rodzice mają. A! Poprawka. Ej, nie, ja się naprawdę za chwilę rozbeczę. Taka róża rosła przed domem, przed oknem w kuchni. Cudnie. Jest cudnie. Po prostu tutaj się czuję tak naprawdę. Tak to we mnie teraz uderzyło. Masakra. Jak teraz tak sobie chodzę i mówię wam o tych drzewach i podziwiam te wszystkie krzaki i tak dalej, to chyba muszę tutaj naprostować jedną sprawę, ponieważ wiele osób, jak z wami rozmawiam, myśli, że ja jestem z Krakowa. Co po części sprawne, jestem z okolic Krakowa. W Krakowie mieszkałam przez kilka lat swojego życia na studiach, bo tam studiowałam, miałam tą przyjemność. Ale tak naprawdę ja pochodzę z takiej małej wioseczki pod Krakowem, więc tak, ja jestem prosta, wiejska, dziołcha. Ale wielu ludzi myśli, że ja pochodzę z Krakowa. Nie do końca. Wracam sobie teraz na moją miejscówkę, już chodzę po trawce. Tu jest miejscówka z widoczkiem na jezioro. Posiedzę sobie jakieś tutaj pół godzinki, bo spotkanie Kaja nadal trwa. Żebym sobie teraz nie wyszła. Co to są gałęzie jakieś? O! No i słuchajcie, jeszcze chwilę mam do czekania w tym ogrodzie botanicznym. Chyba już tutaj wszystko obeszłam. W każdym razie czuję, że potrzebuję przerwy. Więc sobie tutaj klapnę, ale pogoda jest fantastyczna. Gdyby nie ten wiatr, jest taki lekki wiaterek, to byłoby, szczerze mówiąc, jak dla mnie, nie do zniesienia, ponieważ ja nie lubię takich upałów. Ale na szczęście jest wiatr, jest cień teraz, więc mogę sobie odpocząć chwilkę. Trochę sobie poczytam, bo szczerze mówiąc, dawno nie miałam takiego momentu, żeby sobie siąść gdzieś na łonie natury z książką, albo po prostu posiedzieć i pomyśleć, zaplanować coś. Ostatnie miesiące mieliśmy znowu strasznie zajęte i wiele rzeczy zawaliłam. Mówię tutaj o rzeczach takich vlogowo-instagramowych.
miałam trochę w planach, a prawda jest taka, że życie się stało i mnie pochłonęło trochę jak zwykle. Ale myślę, że już będzie dobrze. Teraz przez kilka dni rodzice będą u nas, więc raczej nagrywać nie będę, nie planuję. Ale w lecie już potem myślę, że wrócę. Albo w końcu zacznę regularnie nagrywać. Chyba tutaj już zakończę tego vloga. Myślę, że takie fajne okoliczności mam przyrody, że mogę tutaj skończyć, szczególnie, że widzę, że bateria mi mryga, więc ja się z Wami w tym momencie żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Podzielcie się też swoimi spostrzeżeniami na temat tych imigranckich, emigranckich potyczek językowych i takich wspomnień z Waszych domów rodzinnych, czy jak się wyprowadziliście, to też mieliście coś takiego, że byle pierdołka, taka rzecz najmniej spodziewana, można powiedzieć, też Wam przyniosła takie wspomnienia z domu rodzinnego i Wam się jakoś ciepło na sercu zrobiło i miękko w środku. No cóż, dobra. Dzięki Wam bardzo za obecność, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Pa!